My zamierzamy stworzyć taki reportaż, który pokaże cały ten projekt jakby od początku do końca, czyli stanie taki 13-minutowy reportaż, kwintesencja tego wszystkiego, co działo się na warsztatach. Niestety pracowaliśmy, więc nie mieliśmy takiej możliwości, żeby uczestniczyć w całych warsztatach, no ale te akurat migawki, które widzieliśmy, no, są bardzo interesujące. Dzieciaki mają już dużą wiedzę, znają takie podstawowe plany, jakieś zasady typu na przykład, żeby nie łamać osi. Nawet jeżeli nie potrafią pewnych rzeczy nazwać, no to mimo wszystko czują to, jak, gdzie powinna na przykład stać kamera. No i na swój prosty język, niekoniecznie taką fachową terminologią to określają, ale bardzo fajnie sobie radzą, angażują się w te rozmowy i próbują swoje jakieś tam pomysły wnieść. A dodatkowo mają też ogromny potencjał, bardzo się angażują w te zajęcia, także myślę, że bardzo ładna forma z tego powstanie. Są tacy fajni, zarażają takim entuzjazmem, pozytywny przekaz od nich płynie, także myślę, że sobie na pewno poradzą. No, mają doskonałych nauczycieli, te podstawowe informacje im przekazują, zresztą jakiś warsztat też już mają, bo przyjechali z filmami, także myślę, że sobie na pewno poradzą. No i bardzo ciekawe, wartościowe warsztaty. Kręcę filmy, a nie jointy. Marta Jastrzębska, Telewizja Polska, Bydgoszcz.